No, widzowie, muszę powiedzieć, że wczoraj chyba najzabawniejsza runda całego turnieju, szczególnie zakończenie partii u Igora Janika, ale po kolei. Bartek wczoraj przygotował dosyć wredny wariant, mianowicie postanowił tutaj poświęcić tego piona z E5 i przygotował sobie, że po D3. Jest grane posunięcie A5 i tutaj zauważcie, że od razu pojawiają się możliwości B5, goniec B3 i łapanie tego gońca, więc rzeczywiście dosyć interesująca ofiara tego pionka. No, niestety przeciwnik nie wpakował się w ten wariant i zdecydował się sieknąć tego pionka E5 od razu. No, i tutaj muszę powiedzieć, że Bartek chyba zapomniał swojego przygotowania. Coś tutaj się zawodnik nasz pogubił, ponieważ ogólnie można grać przez D6 i cała idea opiera się na tym, że tutaj jest pieruńsko-złośliwe związanie. Natomiast przy partii Bartek mówił, że wystraszył się, co będzie po ruchu skoczek D3, no bo tutaj trzeba polecieć tak naprawdę bardzo agresywnie, no bo tutaj grozi A4, jeżeli przeciwnik zagra. A3, no to tutaj stoimy bez pionka. Natomiast czarny ma naprawdę niezłą inicjatywę, bo można jakieś B4 przygotować. No są tutaj naprawdę grubsze dymy. No i oczywiście też cały czas jest ta presja na E4, więc wariant naprawdę bardzo złożony. I tutaj moja porada z własnego doświadczenia wam powiem, że jeżeli gracie jakiś gambitowy wariant, chcecie poświęcić pionka za jakąś inicjatywę, to musicie bardzo dokładnie wiedzieć. Gdzie jest ta inicjatywa w każdym momencie? Czyli czy przeciwnik weźmie tego pionka teraz, czy jeszcze za ruch, czy za dwa ruchy, za każdym razem jak tego piona oddajecie, to musicie dokładnie wiedzieć dlaczego ponieważ no jeżeli przeciwnik capnie tego pionka i wy odpowiednio nie udowodnicie no to zostajecie bez pionka i po prostu przewalone, no i w partii nastąpiło hetman e7, co nie jest tutaj najlepszym podejściem ale jest ok podejściem, można rzeczywiście tak grać, biały tutaj skoczek f3 i wydaje mi się, że skoczek bije f3 jest jak najbardziej w porządku, przeciwnik w ogóle odbił pionem no i tutaj agresja czyli posunięcie d5 no i wiadomo jest presja na e4 przeciwnik Bartka muszę powiedzieć, że tak jak patrzyłem te partie tego Iema niesamowicie zachowawczo chłop gra, naprawdę bardzo bardzo pasywnie, no i tutaj właściwie te zdublowane piony Sprawiają, że przewaga materialna białego, no właściwie nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. No, bo, oczywiście, z takich popsutych pionów, no to się nie zrobi wolniaka ani nic takiego, więc naprawdę ciężko to będzie wygrywać. W związku z tym, nawet w końcówce, w związku z tym wydaje mi się, że nawet goniec E6 i po prostu długa roszada i gramy tutaj w szachy. No nie jest pozycja jakaś cudowna, ale jest jak najbardziej grywalna nawet z tym pionkiem Nin. Natomiast tutaj Bartek odpalił trochę ułańską fantazję. Tak jak widzicie Stokwiś też sugeruje goniec H3 jako ciekawe posunięcie i też muszę się z tym zgodzić. Naprawdę zacnie to wygląda, bo tam ten wjazd na G2 może być momentami bardzo kłopotliwy. No natomiast Bartek tutaj poleciał naprawdę bardzo agresywnie no, i tutaj wydaje mi się, że G6, później goniec G7. Jest ta presja na B2. Można tutaj A5, A4 dorzucać. Wydaje mi się, że nawet jak się tak popatrzy na tę pozycję, no to właściwie nie czuć, żeby tutaj biały miał jakąś przewagę, prawda? No bo figury białego bardzo pasywne. No i to oczywiście plus jeszcze te zdublowane pionki. No to wszystko. Tak w 3 czwartych wydaje mi się rekompensuje, rekompensuje stratę materialną. No dobra. Natomiast w Partii, no Bartosz tutaj poleciał z pełną agresją i co ciekawe zadziałało. Wybił na e4 i poświęcił tutaj skoczka drodzy widzowie. Jest to złe podejście, ponieważ przeciwnik może zagrać wieża g1. No, i teraz goniec A6 z planem wieża D8 wygląda groźnie. No, ale właściwie biały zagra goniec E3. Wieża D8 to nawet można po prostu sieknąć na F7. No, bo jeżeli król odbija, no to Hetman bije D8. Więc to oczywiście wygląda totalnie fatalnie. Także ogólnie, no krótko mówiąc, zbyt optymistyczny atak. Ale pan Sharma się tutaj wystraszył, no i postanowił zrobić Roszadę, a Roszada jest tutaj bardzo złym wyborem, no bo wchodzi go hatrzy. I teraz czarny nie będzie miał figury w plecy, tak po prostu, no bo po skoczku F4, no wiadomo, groził mat na g więc trzeba się było obronić. No to teraz czarny tutaj wybija, no i pozycja, okej, okay, pozycja czarnego jest gorsza, ale cały czas, można tutaj walczyć. W partii Hetman D3, no i wydaje mi się, że Hetman E5 należało tutaj zagrać. Jeżeli biały będzie uparty, to rzeczywiście dokona wymiany Hetmanów, no ale materialnie jest równowaga, można linię EID przejąć. Ja ogólnie wolałbym grać dwoma lekkimi figurami niż jedną wieżą, ale tutaj, no, nie jest to jakaś, wiecie, totalnie decydująca przewaga, jeszcze czarny, jak najbardziej. Ma swoje możliwości. No, Bartek tutaj niestety fatalnie policzył wariant. Wrzucił szacha na E1 i zbił na F4. No, tylko problem jest taki, że wchodzi tutaj goniec bije F4. Naprawdę eleganckie poświęcenie wieży. No i teraz partia się po prostu tutaj kończy, no bo tego króla najzwyczajniej w świecie nie ma gdzie schować. No i w 23 posunięciach nastąpił tutaj mat. Także tutaj pan Dushiant Sharma uratował honor jemów. Pokonując Bartosza, zobaczymy, jak Bartek będzie sobie radził dalej. W naszej ekipie wczoraj też klasę pokazał Marcin Molenda. W ogóle dzisiaj z rana nagrywam, bo po pierwsze, byłem na wschodzie słońca w, Walen w Walencji, naprawdę sztos było a też mamy dzisiaj podwójną rundę o 10 i o 17. No dobra, więc poszło tutaj d4 no i powiem Wam, że Marcin zagrał idealną partię szachów. Poszedł tutaj szach na b4, goniec g2, no i tutaj przeciwniczka zaczęła już w tym momencie popełniać błędy, ponieważ należało tutaj wybić na d2, żeby po prostu nie tracić czasu, a ona zdecydowała się odejść gońcem na a5 i odejście gońcem jest tutaj niestety dla niej złą decyzją, ponieważ biały wybija na C5. No i teraz pojawia się jeszcze dodatkowo groźba zagrania B4, i ten goniec będzie musiał zmykać dalej. W partii debije C4. No to Marcin Roszada, czarny C3, no i skoczek C4. Jeżeli chodzi tutaj o bicie na B2, no to zauważcie, że tutaj ten goniec będzie przepotężny no i też ten goniec będzie przepotężny. Także fajnie tutaj będzie można dociskać właśnie atakując ten punkt B7, więc to wygląda po prostu bardzo źle. No więc pani Lille zdecydowała się tutaj wycofać na C7. No, to Marcin przywalił B4, no i właściwie ten pion na C3 jeszcze tutaj stoi, ale tak de facto jest już stracony. No, tak de facto, no to ten pionek jest tutaj całkowicie osaczony, także no nie ma takiej możliwości, żeby czarny jakoś tego pionka utrzymał. Właściwie to jest kwestia czasu, kiedy tego pionka się po prostu zdobędzie. No i w partii A5. No to Marcin dociska Hetman D4 wybił tutaj na C3 i A4. No i zobaczcie, tutaj jak ten goniec wiedzie na A3, no to jest po prostu koniec pieśni. W partii skoczek D5, no to Hetman uciekł, cyk goniec B2. No tylko brakuje tutaj wież białemu w akcji. No więc wieża też została tutaj wrzucona. Goniec D4, Hetman ewakuacja. I teraz, kiedy figury już stoją bardzo dobrze, no to piony wkraczają do akcji. Więc tutaj E4 Skoczek ewakuacja. Hetman odszedł. I pion leci dalej. No, i teraz już trzeba się zainteresować królem przeciwniczki. Nastąpiło hasześć skoczek, ewakuacja. No, i skoczek się wpakował na deszcz. Paskudnie to wygląda. Oczywiście z perspektywy czarnego. No, muszę wam powiedzieć, że ani jednego błędu tutaj Marcin nie popełnił. Naprawdę idealnie przeciwniczkę z Gruzji dociska. W ogóle tam tak nawiasem mówiąc, to tutaj są cztery streamery które swoje partie streamują na bieżąco po prostu mają laptopy ustawione przy szachownicy no i tam wiadomo kamerka no i stream leci no wiadomo tam nic nie gadają ani nie, czy, nie czytają czatu ale rzeczywiście na ich kanałach moż, mogą widzowie tam na czacie kibicować no i tutaj rzeczywiście Marcin, Marcin tam był u niej na streamie no dobra w partii wieża odeszła no to goniec 4, czyli tutaj biały szykuje rzeczywiście te gońce, żeby atakować na skrzydle królewskim. No i właściwie tutaj wystarczy, że biały zagra tak i tak. No i wtedy trzeba zagrać g6, no to już wiecie, kolejna słabość, można tutaj dalej dociskać, no więc tutaj przeciwniczka wyczuła, że no już za chwilę będzie to po prostu druzgocący atak, no więc stwierdziła, że się zaktywizuje, no ale Marcin tutaj znalazł genialne ebije f6. EBI F6 naprawdę piękne uderzenie. Chodzi tutaj o to, że jeżeli nastąpi bicie na D6, to jest bicie na G7, później dopiero bicie na D6 jest figura w plecy, ale na koniec wchodzi hetman H5. No i tutaj po prostu ten czarny król no nie ma szans przetrwać. Ale w ogóle rekord genialnych ruchów to pobił wczoraj Tomek Jaskółka, który przywalił dwa genialne ruchy, polecam analizę u niego na kanale. Dobra, więc tutaj odbicie. No i tutaj, no to jest koniec pieśni. Po prostu Marcin zdobył jakość, no i tę jakość bezproblemowo zrealizował. No i tutaj przeciwniczka się poddała. Jeżeli chodzi o wczoraj, to najbardziej mi szkoda Slay Proxa, ale szkoda mi też przeciwnika Igora Janika, e, bo tutaj e, zobaczcie, co się wydarzyło. Poszła obrona sycylijska, wariant kałasznikowa, którego Adrian nie zna. E, no więc nastąpiło wybicie na C6, no i muszę powiedzieć, że jak na zawodnika 0-elo, e, no to zagrał naprawdę bardzo logicznie, no bo tutaj ustalił, że przeciwnik będzie chciał pakować D5, no więc po prostu wybił na F6 i Hetman G4, żeby tutaj sieknąć po prostu długą roszadę. No i w partii Hetman A5, długa roszada. No i tutaj bardzo ładnie Slayprox wyliczył. Przywalił goniec BF7, genialne uderzenie. Chodzi o to, że po król bije 7 jest wieża bije D7 i bicie na B7. No i tutaj pozycja jest wygrana. Trzeba tego gońca wycofać, no i gramy w szachy. Jest naprawdę świetnie. No niestety, zaraz po genialnym posunięciu Adrian przywalił Blandera. Wieża bije D7. No bo policzył sobie wariant, że po król F8 jest mat. No ale tutaj idzie król D8. No i po prostu wieża w plecy. No i pozycja jest kompletnie przegrana. Po prostu Slayprox się za bardzo podpalił po tym goniec bf 7 No i zrobił ruch tam w 30 sekund, nie pomyślał za dobrze. No i oczywiście, jak to w szachach bywa, został brutalnie Ukarane. U Igora Janika była wczoraj taka sytuacja, tutaj arcymistrz nasz grał z mistrzem międzynarodowym z Indii i w tej pozycji nastąpiło posunięcie F5, czyli biały rzeczywiście tutaj na skrzydle królewskim chce poatakować, no i nastąpiło GB F5, które nie jest tutaj idealnym podejściem, ponieważ okazuje się, że goniec Bije F5 jest tutaj dosyć złośliwym. Zauważcie, że tutaj związanie jest delikatnie problematyczne, no i trzeba uważać zawsze na ten punkt H7, bo tutaj pozycja no, zaczyna delikatnie, delikatnie trzeszczeć. Natomiast w partii Biały zagrał wieża FG3. Tutaj chcąc, oczywiście, ukąsić na G7, no ale po prostu Hetman B7 jest tutaj defensywa, no i wszystko się trzyma, więc Biały przeoczył e, niezłą możliwość na atakowanie, no bo wybijając na F5, no to materialnie jest porówno. No i też Biały dalej może atakować na skrzydle królewskim w partii Hetman D4, Hetman C7, no i tutaj Igor wygrał. W jaki sposób? Na czas. W partii szachów klasycznych, gdzie na start ma się 90 minut, 30 sekund za każde posunięcie dodatkowo, no to pan Krishna przewalił tutaj na czas. Igor mi mówił, że jak biały wykonywał ten ruch goniec G2, no to mając tam 2 sekundy na zegarze trącił pionka, no i po prostu chciał tego pionka poprawić, no ale nie zdążył. No i przegrał przez to na czas że cóż, wygrana jest wygrana, wiadomo, wina przeciwnika, że się wpędził w taki niedoczas, no ale dosyć zabawne, bo no, nieczęsto się widuje, żeby na turnieju szachów klasycznych ktoś wygrał na czas. No dobrze, więc zapraszam oczywiście na kolejne rundy, no i też zapraszam na mój turniej do Lublina, ruszyły już zapisy, 14-15 października, mamy już 60 osób zapisanych po pierwszym dniu, także lepiej szybko się zapisujcie, bo limit miejsc 250 osób na turniejplanszówki.pl, macie komunikat turnieju na czesarbitrze i Czes menedżerze też oczywiście jest strona, więc możecie popatrzeć co i jak. Także widzimy się oczywiście na streamach. Pa, pa.